odcinku zwiedzamy starą parowozownię. Znajdujemy się w miejscu, gdzie kiedyś naprawiano ciężkie parowozy. I zobaczmy, co znajduje się w murach tego ciekawego, nieczynnego od lat budynku, który położony jest na planie wachlarza. Pomieszczenie przechowalni narzędzi gaśnic spalinowych. Jak się okazuje, jest to niewielkie pomieszczenie. Spojrzymy dość taką mocną ekipą, bo tak byliśmy składem czteroosobowym. Co jest na górze? Pomieszczenie okazuje się być zamknięte. I stanowiska do serwisu ciężkich pojazdów. Jak widać, rozbite szyby zabezpieczone są takimi oto płytami. Ciekawa lampa. Ściana ze skrzynkami elektrycznymi. No, hala jest dość duża. Kilka stanowisk do serwisu ciężkich pojazdów szynowych. A w tej części znajdował się punkt kontrolny przeglądów. Są tu dwa niewielkie pomieszczenia z dość mocno chrzczącą się farbą na ścianach.
jeszcze nie zakończony, prawdopodobnie łazienkami. Pomieszczenie WC schowane za tymi zielonymi drzwiami. W tym pomieszczeniu z pokrytym półmrokiem umywalki, czyli prawdopodobnie mogła się tutaj mieścić szatnia. Na pierwsze piętro. Druga część strony korytarza na pierwszym piętrze wygląda tak. No i kalendarz z 1999 roku. Lokomotyw.
głębie szoki. W grzejniku pozostały tylko trzy haki. Na skrzynce, gdzie powinien znajdować się hydrant, znajduje się maska przeciwpyłowa. Prawdopodobnie artefakt zostawiony przez jednego z eksploratorów. Pomieszczenie na pierwszym piętrze. Starta puszek i butelek. Tak jak widać, pomieszczenia tego budynku kolejowego są puste. Nie pozostało nic na ślad jego świetności. Żegnam się z Wami i do zobaczenia przy kolejnych filmach. Pozdrawiam, cześć.